Jaro, zaczynasz. Tomek Serrara, po zwycięstwie przede wszystkim gratulacje, pierwsze twoje uczucia po walce. Zadowolony, wreszcie taka naprawdę duża ulga. Od początku roku naprawdę trzymałem taki rygor treningowy, przygotowałem super formę. Walka skończyła się w połowie chyba czwartej rundy. Ja naprawdę nie mam specjalnie dużej zadyszki. Czułem się rewelacyjnie przygotowany, miałem duży przegląd, czułem się od początku pewnie, miałem strasznie duży spokój wchodząc do ringu. Kurczę, no to uczucie, jedna wielka ulga, że udało się. No to jest to, na co pracowałem kilka dobrych, ciężkich miesięcy. A miałeś poczucie, że to będzie cięższa walka niż ostatecznie się okazała? Zawsze tak się nastawiam, biorę pod uwagę, raczej nie chcę użyć słowa czarny scenariusz, ale spodziewam się, bo nie chcę być zaskoczony, że w ringu się dzieje coś, czego nie byłem, na co nie byłem gotowy, także biorę pod uwagę wszystkie scenariusze i również taką ciężką wojnę na nią również byłem gotowy, ale cieszę się, że to ja narzuciłem te warunki i to właściwie przeciwnik miał problemy i to on chyba nie spodziewał się tak wysokiego tempa i takiej mojej taktyki. Czy te gabaryty rywala, one w jakiś sposób utrudniały ci zadanie? Ja osobiście lubię walczyć z wyższymi zawodnikami, naprawdę nie ma jestem szybkim zawodnikiem, jak na wagę ciężko, nie mam problemu ze skracaniem dystansu i wtedy ja tam rozdaję karty, także ja osobiście lubię wysokich rywali, choć wiadomo, ludzie typu laicy są bardziej wzrokowcami, wszyscy do mnie podchodzili i mówią, Jezu, jak sobie poradzić z takim kolosem, ja zobaczycie, także wiedziałem, że to ogarnę. Jak dużą wagę ma dla ciebie ten pas w tym momencie? To jest pas WKN-u, to naprawdę bardzo prestiżowy pas i tak, ma dla mnie duże znaczenie, wielkie nazwiska światowego kickboxingu byli posiadaczami tego pasu, także ja stałem się kolejny, zapisany się w historii, zwyczajnie się jaram tym pasem. Miszczuniu. Tak. Był taki moment, że zastanawiałeś się tak na poważnie, czy czasami nie pójść w kierunku boksu i całkowicie nie ukierunkować się na walki bokserskie. No jak to wygląda dalej? To jesteś trochę w takim rozkroku i będziesz się decydował na różne pojedynki? Nie, tak naprawdę muszę powiedzieć, że wydarzyło się coś, na co czekałem całe życie. Urodziła się naprawdę bardzo mocna organizacja kickboxingu, co więcej polska organizacja. Ja zawsze celowałem w organizacji typu Glory, DSF, bo tam były tak naprawdę pieniądze i to o to finalnie chodzi. A jest na polskim rynku naprawdę bardzo mocna organizacja. Dołączyłem do tego teamu i chcę wejść w szeregi. Jestem w szeregach tej organizacji, także trochę mój dylemat został rozwiązany. Chociaż zostawiłem sobie widełki, podpisując kontrakt z DSF-em, że będę mógł robić walki bokserskie. I mogę zdradzić, że Marcin Najman powiedział, że na kolejną galę, jeśli do takiej się przyłoży, to prawdopodobnie wystąpię jako bokser. A co było tutaj takim głównym argumentem, który przekonał cię, żeby wystąpić na Narodowej Gali Boksu? To rewelacyjna impreza, no właściwie chyba marzeniem każdego fightera jest walczyć na tego typu evencie. Jest Stadion Narodowy, ja nigdy w życiu nawet nie byłem na trybunach, a tak naprawdę po raz pierwszy miałem okazję wejść i to od środka. Wielkie święto właściwie polskiej sportu walki i grzechem byłoby to nie być, a wręcz przeciwnie, zaszczyt. Zostaniesz w wadze ciężkiej? Chyba tak, znaczy wracając znowu do DSF-u, jest dzisiaj moda na pasy, ja już mam kolejny w kolekcji, chcę w DSF-ie zdobyć pas wagi ciężkiej, wagi 95 kg, także ja nie muszę być ciężki, żeby wygrywać ciężkimi, naprawdę mam na tyle atutów i arsenału broni dużo, że nawet tych ciężkich jestem w stanie ograć swoim doświadczeniem, i takim doświadczeniem przede wszystkim i walorami typu szybkość, technika, prawdziwa technika, siły się nie boi. Na dzisiaj jesteś zawodnikiem zdrowym, takim, który sobie dał radę z tymi wszelkimi dolegliwościami, bo było ich sporo i ostatnimi czasy przecież mocno ci się dawały we znaki. Ja myślę, że to co wie tak ludzie dookoła to właściwie jest 10% moich problemów, z którymi się zmagam i to też kształtuje i buduje mój charakter. Kurczę, nie, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni i dlatego naprawdę ja też jestem zawodnikiem bardzo mocnym psychicznie. Ludzie naprawdę przestrzegali mnie przed Tomasem Moźnym, że naprawdę ogromny zawodnik, a ja od początku wszystkim powtarzałem, że jak będzie okazja, to postawię wszystkie pieniądze, jakie mam na siebie, bo wiem, że tą walkę wygram. Po tak spadnie, będzie większy huk, tak? To tak napisałem na Facebooku i szkoda, że nie padnę, ale przed czasem, TKO jest TKO. Tomek, czy debiut w DSF-ie, bo zdradziłeś, że chcesz zdobyć pas wagi ciężkiej, to będzie walka z Piotrem Romankiewiczem? Taka była propozycja, ja też jestem zawodnikiem tego typu, że nie odmawia żadnych walk. I jeśli będzie taka propozycja, to robię. Zastanawiam się tylko i będę rozmawiać z włodarzami, czy nie lepiej jest zbudować troszeczkę emocji, żebym może zbił kogoś po drodze i na ten pas może, że przygotował publiczność. Także ja wszystkie scenariusze biorę pod uwagę, ale Pedro Mankiewicz również może zostać pozbawiony pasa, jak trzeba. Okej, Tomek, serdecznie dziękuję. Jeszcze tutaj pytanie.
Tomek, przede wszystkim gratulacje, ale chciałbym wrócić troszeczkę do tej walki. Twój bardzo szybki lewy prosty, ale przede wszystkim Możny tam widziałem, że polował kolanem na ciebie i tam dwa razy zauważyłem, że takie dojście było. Czy ty to odczułeś w ogóle, biorąc pod uwagę, że jednak 10 kilo cięższy Możny był, tak? Przede wszystkim tak, już przed samą właściwie walką wiedziałem, że jedną z jego technik to będzie na pewno polowanie na kolano. Podejrzewam, że oglądał moje walki i tą pamiątkę, którą mam na nosie, to właśnie jest z ostatniej walki, kiedy dostałem kolanem i prawdopodobnie szukał tej szansy. Co więcej, słyszałem w narożniku, słowacki język niespecjalnie się różni, kolano, więc ja to przewidywałem. W ringu również wiedziałem, że to będzie na to polował. Byłem uczulony, mieliśmy na to przygotowany plan taktyczny, na tyle skracałem dystans, że nie dawałem mu miejsca na to kolano. I tak faktycznie zrealizowałem swój plan. Nie udało mu się wykonać planu i o to chodziło. No timing był niesamowity, jeżeli chodzi o przebieg całej walki. Natomiast rozmawiając z twoim trenerem Mamulskim, on obawiał się 5 rund, jednak mimo wszystko. Ja zauważyłem, że od pierwszej rundy ta twoja motoryka była na pełnym gazie i nie obawiałeś się, że prądu może ci zabraknąć, jeżeli walka będzie miała się toczyć 5 rund? Ja miałem świadomość tego, że jestem bardzo dobrze przygotowany, ale nawet w takich sytuacjach, kiedy zawodnik jest w szczytowej formie, jestem takim naszym żargonie, że ktoś się spiął właściwie i cała energia została w szatni, czy gdzieś nawet na schodkach wchodząc do ringu, więc na to mnie uczula, żebym się po prostu nie próbował nastawić na jeden cios, bo wiedział, że jestem przygotowany, ale czasem ta blokada psychiczna powoduje to, że faktycznie cała energia rozchodzi się w innych kierunkach i na to mnie uczulał. Ja wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany, faktycznie dzięki niemu również nie próbowałem się nastawić na jeden cios, biłem seriami, realizowałem plan, uczulał mnie, co chwilę te komendy padały z narożnika, Tomek luźno, rozluźnij się i naprawdę co więcej, ja też tak chciałem pokazać Możnemu, że jestem mocniejszym zawodnikiem psychicznie, dlatego nawet jak wykonywał jakieś akcje życia, to potrafiłem opuszczać ręce i się uśmiechać i nie robiło to na mnie dużego wrażenia. No właśnie, no na zakończenie chciałbym przede wszystkim tylko takiego Tomka w następnych walkach widzieć. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Będzie tak, będzie jeszcze lepszy Tomek Sarara, także obiecuję. Jeśli mogę coś dodać od siebie, chciałem pozdrowić całą swoją rodzinę, żonę, rodziców, którzy zawsze się martwią strasznie, kiedy wychodzę na takie pojedynki. Jutro jest w ogóle co więcej dzień mamy, także swojej mamie, wszystkim mamom składam ogromne życzenia. Chciałem podziękować również swoim sponsorom, firmie Antrans, firmie Angelex, swoim trenerom właśnie, Tomek Mamulski, Mateusz Nowak, którzy odpowiadali za moją bardzo dobrą formę. Wszystkim dookoła, których zapomniałem dzisiaj wymienić, naprawdę duże dziękuję, bo to jest cały czas gra zespołowa i nasz zespół wygrał. Brawa dla Tomka. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Zbieram.